Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojciech, a ja witam was w takim dość krótkim, ale myślę, że dość ważnym materiale. Słuchajcie, 27 kwietnia, czyli w środę dokładnie, co jest dość dziwne, ale za chwilę do tego przejdę, pojawi się, czy też zadebiutuje sezon trzeci do Call of Duty Vanguard. Moi drodzy, sezon, czekam na ten sezon od momentu, kiedy tak naprawdę zaczął się kwiecień, bo powiem wam, że miałem ochotę już wcześniej zacząć tam sobie robić bronie i tak dalej, maksować, zbierać dane w Black Ops Cold War, z racji tego, że jest ta cała integracja, może nie tyle co integracja, ale jest ten cały motyw z tym, że progres postępów karnetu bojowego, jebać angielskie słownictwo, jest przechodzący pomiędzy Modern Warfare, Black Ops Cold War, a Warzone i Vanguard, co w moim skromnym zdaniem jest wręcz zajebiste, bo tak naprawdę każdy może grać tam, gdzie lubi, w co lubi i tak czy siak otrzyma zawsze jakieś tam postępy do tego owego karnetu. I moi drodzy, jest bardzo duża szansa, że w sezonie trzecim do Call of Duty Vanguard będzie dostępna mapa w trybie zombie, taka typowa mapa, gdzie będzie można robić kamuflaże. I moi drodzy, ja przyznam wam się szczerze, że zawsze chciałem i powiedziałem to sobie od startu, jak tylko zagrałem w zombie, że ja ten kamuflaż, on się chyba bodajże, nie pamiętam, jak on się nazywa, ale wiecie co? Ale jak kurwa odpalę Vanguard i sprawdzę, jak się ten owy kamuflaż nazywa. Chyba, nie pamiętam, czy mroczny eter, czy jakoś tak? Czy mroczne coś? Sprawdzę. W każdym bądź razie, przychodzi, prawdopodobnie przychodzi typowa mapa z rundami do Vanguard, co moim zdaniem jest wręcz wiadomością o tyle absurdalną, że w każdej grze Call of Duty od samego początku, jak był zombie, zawsze była były typowe rundy. Natomiast jak tylko przyszedł Black Ops Cold War z tym swoim ogniskiem zarazy, to niestety wszystko spierdolił. I tutaj, jeśli ktoś stoi murem za ogniskiem zarazy, no to przepraszam bardzo, ale niestety to jest gówno. To jest gówno tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby robić jakieś chujogenne wyzwania i to wszystko. Poza tym, powiem wam szczerze, że ja trybu ogniska zarazy w zombiakach w Black Ops Cold War no po prostu kurwa nie trawi. Gdybym miał tam grać dzień w dzień, to chyba bym wyjebał tą grę przez okno. Natomiast teraz, dzięki kurwa Bogu, będzie więcej map do trybu zombie w Black Ops Cold War, a co za tym idzie, również będzie typowa mapa do Call of Duty Vanguard. I powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o tą typową mapę do Vanguarda, czekam, jestem niezmiernie wręcz ciekawy, co takie, co to, jak, może nie tyle co to będzie, ale jak to będzie wyglądało. A to tak naprawdę z tej racji, że będzie to prawdopodobnie mapa Shinonuma, znana chociażby z Call of Duty World at War.
ale pewnie większość idiotów kodowych, czy też zombiaczych, no, zna tą mapę chociażby zremasterowaną w Black Ops, a niektórzy jeszcze pewnie znają z Black Ops 3, a niektórzy pewnie w ogóle tą mapę dopiero poznali, co jest debilizmem. O, nowa mapa! Nie, kurwa, nie nowa. Ona jest w serii od 2008 roku, kurwiu. Tak więc, no, może nie tyle co 2008-2009, bo wraz z trzecim dodatkiem do World at War. Jest też w ogóle ewenementem, że World at War miał tylko trzy dodatki. To jest mega ciekawe. Poza tym, moi drodzy, na chwilę obecną Karnet wystartuje za 12 dni, 9 godzin i 53 minuty. Moi drodzy, dlaczego? Bo mamy dzisiaj piątek, 15 kwietnia. Dobrze, moi drodzy, jestem już zalogowany do Vanguarda. I moi drodzy, już patrzę, jak się ten kamuflaż nazywa. To będzie gra rankingowa. Champion. O, jakieś nowe kamuflaże. Boże, kurwa, jakie to jest brzydkie. O kurwa, jak to brzydko. Ten kamuflaż nazywa się... Tak, Mroczny Eter. Mroczny Eter się nazywa i powiem wam, że według mnie wygląda zdecydowanie lepiej, ładniej niż ten z Black Ops Cold War. Co nie znaczy, że ten z Black Ops Cold War jest brzydki. No, bo kurwa, porównując, chyba wolę ten zielony Mroczny Eter i do tego reaktywny, czy też bardziej aktywny kamuflaż, niż ten z Black Ops Cold War, który jest fioletowy. No, zdecydowanie bardziej przemawia do mnie zielony niż fioletowy. Kurwa, zresztą mam koszulkę zieloną. Kurwa, jebać wszystkie fiolety. Łącznie również te z WOTA. Fiolety, kurwa, myślą, że są najlepsi. Pierdolić fiolety. Tak swoją drogą. Przychodzi właśnie, prawdopodobnie przyjdzie nowa mapa do Call of Duty Vanguard. A ja w międzyczasie, moi drodzy, oczywiście nadal będę ogrywał sobie tytuły. Nadal oczywiście będę grał sobie w inne gry, typu Call of Duty WW2. Taka mała zapowiedź. Prawdopodobnie... jak wystartuje sezon, bo powiem tak, 27 albo 28 kwietnia to jest mój dzień wolny, więc wtedy pojawi się na pewno jakiś materiał i to będzie, znaczy jakiś, na pewno to będzie z Black Ops 2 materiał. Część pierwsza, muszę jeszcze nagrać część drugą i jak tylko nagram drugą część, to o też tego materiału z Black Ops 2 zabiorę się za nagrywanie sezonu trzeciego z Call of Duty Vanguard, czyli co zamierzam zrobić i jakie są moje plany na ten ów sezon. Myślę, że to może być... Będziecie nawet całkiem, może nie tyle co ogarnięci, ale będziecie wiedzieć, na czym tak naprawdę stoimy, czy też ja stoję, co zamierzam zrobić i tak dalej. Jeśli chodzi o inne tytuły, powiem wam tak, do nagrania mam mega dużo, przede wszystkim recenzji, z racji tego, że ograłem dość sporo tytułów, niektóre tylko dlatego, że chciałem zobaczyć, jak się sprawują na nowych konsolach. Mówię tutaj o Xbox One. Sorry PlayStation, ale nie jest, no, nie jesteś nową konsolą. Mówię tutaj o Xbox One i o
różnych, najróżniejszych dodatkach, niedodatkach. Również będą recenzje o przypustkach sezonowych do Call of Duty, czy też do Assassin's Creed Valhalla na przykład, czy też do czegoś innego, co czego dowiecie się oczywiście w swoim czasie, moi drodzy, kochani. Tak więc cóż, nie pozostaje, a jeśli chodzi o tytuły, to już wam mówię, na tą chwilę, na ten moment zostało mi tak naprawdę do ogrania dodatek do Assassin's Creed 4 Black Flag o podtytule Freedom Cry w wersji na Xbox One oraz do sprawdzenie karnetu do Call of Duty Infinite Warfare, czy też przepustki, karnet, tak, dobrze, to się nazywa, karnet sezonowy to się nazywa. No, a skoro już przy Call of Duty Infinite Warfare jesteśmy, to moi drodzy, też bym mam dla was takie informacje. Jakie? Ano, już mówię jakie. Otóż, pierwsza rzecz jest taka, że jak zakończę sprawdzanie tego karnetu sezonowego do Call of Duty Infinite Warfare, no to również zabiorę się za, może nie tyle co zabiorę się, ale w zależności od tego, jak będzie z czasem, zamierzam wam zaprezentować na Twitchu trochę tytułów, z racji tego, że mam je w wersji pudełkowej, więc dlaczego by nie? Moi drodzy, na początku może też powiem, jakie to będą tytuły i dlaczego. Pierwszym tytułem, który będę chciał dla was na Twitchu ograć, czy też razem z wami, będzie Call of Juarez Język Krwi. Mam wersję pudełkową, dlatego też mogę z całą stanowczością i z całą pewnością Call of Juarez Język Krwi wam zaprezentować. Następnie będę również chciał zaprezentować wam Call of Duty trylogia Modern Warfare, tak się to dokładnie nazywa. Jest to po prostu paczka, w której znajduje się trylogia trzech odsłon Call of Duty, czyli Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 i Call of Duty Modern Warfare 3. Tak więc to są kolejne trzy tytuły, które wam zaprezentuję. Następnie będzie Call of Duty Ghosts. Z racji tego, że w jakiś magiczny sposób mam możliwość zaprezentowania wam tego tytułu w języku polskim, powiem tak, nigdy nie przechodziłem kampanii Call of Duty Ghosts w polskiej wersji językowej. Przede wszystkim jeśli chodzi o napisy. Tylko na ogół miałem dostęp do wersji angielskiej, zarówno na Xboxie 360, jak i teraz na Xboxie One, ale nie wiem, czy to jakaś łatka mi weszła, czy też jakaś aktualizacja miałem. Mam Call of Duty Ghosts po polsku, co powiem wam, że jeśli chodzi o pewne rzeczy, to w 100% mi to po prostu ułatwia. Nie to, że nie lubię angielskiego, w sumie jebać anglików, bo zdecydowanie wolę język niemiecki. Tak, słowem dygresji. Następnie, moi drodzy, zaprezentuję wam również Call of Duty Infinite Warfare, jak już skończymy Call of Duty Ghosts, bo Infinite Warfare nie miałem okazji ograć w języku polskim, dlatego też, no, jako że obecnie na chwilę mam tą możliwość, to chcę wam też to, ten tytuł w taki sposób zaprezentować. I tak samo będzie z Call of Duty Modern Warfare Remastered, z racji tego, że zarówno oryginału, czyli Call of Duty 4 Modern Warfare, nie miałem okazji ograć w języku polskim. Nawet na YouTubie chciałem obejrzeć, ale chyba w ogóle nie ma. A nawet jeśli jest, to w takich zakątkach internetu i na takich kanałach, których ja po prostu nie trawię.
że ja wiecie o co chodzi, jak tylko słyszycie głos danej osoby, to macie ochotę jebnąć ją telewizorem z 87 piętra. Więc tak też, a nie inaczej. No i Call of Duty Modern Warfare Remastered również oryginału nie miałem okazji. Wersji zremasterowanej nie miałem okazji zagrać w języku polskim, a teraz ta możliwość mam, dlatego też również na Twitchu po skończeniu Infinite Warfare Modern Warfare Remastered również na Twitchu się pojawi. A wtedy w międzyczasie, jak będę na Twitchu, no to będziemy nagrywali, czy też ja będę nagrywał i co jakiś czas wrzucał materiał z gry Call of Juarez, które jest w wersji na Xboxa 360. Niestety nie posiada ta odsłona wstecznej kompatybilności, czego nie można powiedzieć o PlayStation. W sumie PlayStation nigdy nie ma wstecznej kompatybilności, bo jest na to za biedne. Za słabe jest po prostu. I cóż, może dopiero wtedy zabiorę się za Assassin's Creed Origins i Rise Son of Rome. No i więc zobaczymy, jak to koniec końców będzie wyglądało, jak to koniec końców z tym wszystkim będzie. Dlatego, moi drodzy, takie jedno wielkie teraz podsumowanie. Po pierwsze, jeśli chodzi o Call of Duty Vanguard, no to czekamy tutaj do 27 kwietnia, czyli do środy, co jest dość o tyle dziwne, że zawsze pojawiały się te aktualizacje albo we wtorek, albo w czwartek, ale teraz pojawiały się w środę, co jest mega dziwne jak dla mnie, ale niech będzie, że w środę. No i czekamy do Vanguard na tą faktycznie typową mapę do robienia kamuflaży. Ja, bo jeśli wystartuję, to ja coś czuję, że spędzę tam czasu od chuja albo jeszcze więcej. W międzyczasie, jak będę do Call of Duty Vanguard, na pewno też ogram dodatek Freedom Cry do Assassin's Creed 4 Black Flag oraz karnet sezonowy do Call of Duty Infinite Warfare. Jak tylko to ogram i też w międzyczasie będę oczywiście przysyłał materiały i tak dalej. A, to też powiem, że w momencie, kiedy to widzicie, prawdopodobnie jest już na kanale jeden materiał. Tak. Chyba tak. Kanale prawdopodobnie już jest właśnie jeden z materiałów, a potem będą codziennie przesyłany jeden materiał, tylko właśnie ten jeden ostatni z Black Ops 2 będzie przesłany 27 albo 28 kwietnia, jeden z tych dwóch dni, i wtedy zabiorę się za nagranie części drugiej, a potem może nie tyle co czeka mnie, ale o kurwa, wyleciało mi to z głowy. A później będę właśnie nagrywał dla was, może nie tyle co nagrywał, ale kurwa, moment. Dobra, jestem z powrotem, już minęło parę minut, że tak powiem, ożywiłem się bardziej. Dobra, podsumowując, na Vanguardzie czekamy 27 kwietnia na start sezonu, dlatego powiem też co i jak w filmach. Jeśli chodzi o filmy, teraz codziennie przez minimum jeszcze 5 dni, tam do 20, chyba bodajże 2 kwietnia mam wolny, więc jeden materiał dziennie na pewno się pojawi. Właśnie tego do 27 kwietnia startuje sezon, dlatego też będzie nagrany i 27 albo 28 kwietnia prześlę ostatni materiał, który mam nagrany.
i będzie on z Call of Duty Black Ops 2. Następnie jak wrzucę ten materiał, zabieram się za nagrywanie również Call of Duty Black Ops 2, części drugiej filmu. Następnie będą nagrane materiały z sezonu trzeciego, czyli co, gdzie i jak będę robił, będę chciał zrobić. Wiadomo, może się to wszystko upłynnić. Jeśli chodzi o w międzyczasie tytuły, które będę przechodził, jest to Assassin's Creed 4 Black Flag, dodatek Freedom Cry na Xbox One, Call of Duty Infinite Warfare wraz z przepustką, z karnetem sezonowym. Tak naprawdę tylko i wyłącznie karnet sezonowy będę chciał sprawdzić. I jak już to ogarnę, no to na Twitchu do momentu, aż tak naprawdę nie pojawi się albo sam sezon, albo nie zarejestruje się, no, jak to się nazywa? Do momentu, aż nie zarejestruje się na sezonach, tak, zapiszę sobie, to Twitch. Na Twitchu będzie tak, Call of Juarez, Więzy krwi, Call of Duty trylogia Modern Warfare, w skład której wchodzi Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 i Call of Duty Modern Warfare 3. Następnie Call of Duty Ghosts, tutaj kampania w języku polskim. Następnie Call of Duty Infinite Warfare, również kampania w języku polskim, tu jest dubbing, od Infinite Warfare tak naprawdę już jest dubbing, i Call of Duty Modern Warfare Remastered, która również jest po polsku, ale napisy, i to wszystko będzie na Twitchu. I dopiero wtedy zabiorę się za Assassin's Creed Origins oraz Rise Son of Rome. Ogrywanie i później w dalszej w jakimś tam życiu, może jak już ogram te tytuły, być może albo zabiorę się za nagrywanie już Call of Juarez, albo jeśli też te materiały, które zamierzam nagrać będą się przeciągały, no to prawdopodobnie wcześniej powstanie recenzja niż Call of Juarez, które dla Was będę chciał nagrać w ramach serii. Tak więc to jest na tyle. No, potem ewentualnie, ale to już jest, że tak powiem, świst przyszłości, zabiorę się za maksowanie tytułów, ale wszystko po kolei. Taki materiał informacyjny. Dzięki serdecznie za uwagę. Nie, przepraszam, jutro jest 16, więc Wy prawdopodobnie ten materiał widzicie 16. I tyle, moi drodzy, ja wracam do grania. A jeszcze taka ciekawostka, moi drodzy, za niedługo prawdopodobnie zabiorę się za nagranie. Mam nadzieję, że w końcu włączę ten nagrywanie w Call of Duty WW2 zrzuty. Moi drodzy, będzie ich kurwa dużo. Od razu powiem Wam też, ile na ten moment tych zrzutów mam. Tylko tutaj musi oczywiście się wszystko załadować, dlatego też trzeba momencik odczekać. W międzyczasie też na pewno jak sezon się pojawi, to będę ogrywał też Assassin's Creed Odyssey. Czyli odpala po prostu grę, żeby tam zrobić zadania tygodniowe. I to wszystko. No i też te 5000 samorodków Orihalcum zbieram. Czy też Orihalcum, nigdy nie wiem jak jest poprawnie. Więc też materiał specjalny, jak będę miał te 5000. Zobaczymy, co też to będzie. Dobrze, moi drodzy, jestem przy zrzutach. I słuchajcie, na tą chwilę mam 155 zwykłych, 124 rzadkie zwykłe,
tutaj tryb wieloosobowy. Mam dwa rzadkie z trybu zombie i jeden zrzut przedmiotów zużywalnych z trybu zombie. Tak więc na tą chwilę 150 plus 120 daje 170. 5, 4 i 1 to jest 10, czyli 182 zrzuty. No, czyli prawie 200, a nie, przepraszam, prawie 300, bo tu jest 100 i 100, 207, no to prawie 300 zrzutów mniej więcej jest. Sporo tego, ale będzie się działo. Ja już wiem, ile mogę się spodziewać premii, mogę to liczyć po prostu, nawet nie w godzinach. To się może, to można liczyć po prostu już w dobach. Ale też przed zrzutami powiem wam, że kolejny karabin, 10 tysięcy zabójstw, jaki? To się kurwa dowiecie. Jak nie wiecie, to się kurwa dowiecie. No. Teraz gram pewną bronią z programu, niemiecką bronią z okresu II wojny światowej, z programu Primitive Waffe, czy też właściwie Primitive Waffe. Tak więc zobaczymy, co z tego będzie. Tyle, dzięki serdecznie za uwagę, trochę kurwa, ponad 26 minut, ja pierdolę. Dobra, koniec tego dobrego, to tyle w tym materiale, dzięki serdecznie za uwagę, do następnego odcinka, trzymajcie się, pa pa.